Witam Was bardzo serdecznie, Norbert Fenix-Tymczak z tej strony, trener kadry NPC. Omówię dzisiaj w paru zdaniach kategorię Women's Physique, czyli kobieca sylwetka, atletyczna sylwetka, niektórzy nazywają. Jest to kategoria wybierana przez kobiety, które chętniej rozwijają większe umięśnienie niż w przypadku figur, tym bardziej niż w przypadku bikini. I niekoniecznie mają najlepsze proporcje stworzone do figur czy bikini. A w kategorii Women's Physique mogą zmiennym i takim modyfikowanym pozowaniem wiele mankamentów ukryć. Coś, czego nie da się zrobić w kategorii chociażby figur. A więc zasadnicza różnica jest taka, że umięśnione kobiety mogą być mocniej, odtłuszczone mogą być bardziej, odwodnione w końcówce nawet delikatnie. Jakby ta sylwetka ogólnie rzecz biorąc sprawia wrażenie większej, choć wcale nie musi być, ale też musi być bardzo dobra forma startowa, nieco mocniej odtłuszczone nawet niż w przypadku figur. Jeśli chodzi o pozy, to są to pozy obowiązkowe oprócz postaw, postawy przodem, bokiem, tyłem, bokiem i przodem. To są bicepsy przodem, jest klatka bokiem, są bicepsy tyłem, triceps bokiem, udo i brzuch. Także są to bardziej zbliżone do kategorii typu kulturystyka pozowanie, ale kobiety wykonują je na swój właściwy sposób. To nie jest tak, że pozują identycznie jak kulturyści. Nadal istotne są wykończeniowe sprawy jak elementy estetyczne, jak odbiór ogólny sylwetki, odbiór pozowania, poruszania się po scenie. Te wszystkie elementy mają w końcowym rozrachunku znaczenie. Szczególnie, że sylwetki prezentowane w tej kategorii są masywniejsze, są zazwyczaj większe i jakby też sprawiają ogólnie wrażenie mocniejsze, tak? Mocniej wytrenowanych kobiet. A więc jakby ta dbałość o detale i szczegóły ma tutaj jeszcze większe znaczenie niż na przykład w przypadku bikini czy figur. To najważniejsze elementy na temat kategorii Women's Physique.